Mateusz, ciężko o to nie zapytać. Jak zdrowie? Dawno nie skakałem i nie grałem, ale myślę, że jest wszystko w porządku. Paradoksalnie to, że sezon szybciej się skończył, mi troszkę pomogło, bo ta przerwa jest teraz dłuższa i mam też plan od Wojtka, który cały czas wykonuje i cały czas czuję, że robię postępy, jest coraz lepiej. Miałeś oferty z kilku różnych klubów, ale bardzo chciałeś przyjść do Gdańska. Dlaczego? Dobrze mi się tu zawsze żyło i mieszkało, także znam klub. Wiem, jak tutaj to wszystko funkcjonuje. Poza tym w zeszłym sezonie było widać, że zespół prowadzony przez trenera Winiarskiego cieszył się siatkówką i grał bardzo dobrze. I bardzo chciałem być też uczestnikiem w tym jego projekcie. W tych ostatnich dwóch sezonach w Olsztynie i Rzeszowie grałeś trochę mniej niż w poprzednich latach w Gdańsku. To był też dla Ciebie czas na regenerację? Jakbym mógł, to bym wolał grać więcej, ale te sezony były dla mnie takie, jakie były. Liczę na to, że tutaj w Gdańsku uda się wrócić do dobrej dyspozycji. Myślę, że jestem na dobrej drodze, bo naprawdę teraz w tym okresie długich wakacji czuję, że fizycznie jest ze mnie coraz lepiej. Właśnie, wiele już podczas swojej kariery osiągnąłeś i te oczekiwania na ten sezon to jest głównie ten powrót do jak najlepszej formy, odbudowa? Nie wiem, zawsze jak pochodzę na boisko, to chcę wygrywać. Myślę bardziej o sobie w drugiej kolejności. Bardziej zależy mi na tym, żeby wygrywała drużyna, a nie ukrywam, że z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że z tym klubem jestem naprawdę mocno związany i na pewno będę miał bardzo dużą motywację, żeby pomóc drużynie jak najbardziej, żebyśmy osiągali jak najlepsze wyniki. Z Michałem Winiarskim znacie się tak naprawdę jeszcze z boiska, więc jak zapatrujesz się na tą współpracę w takiej nowej też dla Ciebie roli? Ja jestem bardzo ciekaw Michała w roli szkoleniowca. Wiem, że radzi sobie dobrze, co pokazał chociażby ostatni sezon, ale ciekaw jestem samej współpracy, jak to będzie wyglądało na treningach, jak on będzie ten zespół prowadził. I szczerze mówiąc, już nie mogę się doczekać tych naszych pierwszych spotkań. W Trefniu Gdańsk, gdy odchodziłeś stąd w roku 2018, pełniłeś wtedy rolę kapitana, czyli już byłeś tym bardzo doświadczonym zawodnikiem, no ale też wiemy, że Tref na przyszły sezon to jest mieszanka młodości i doświadczenia, więc też jesteś gotowy na ponownie taką rolę też troszeczkę starszego kolegi w szatni dla wielu młodych zawodników? W przyszłym sezonie już trójka z przodu się pojawi, ale się cały czas czuję młody duchem. Nie, wiadomo, że myślę, że nie będziemy mieli żadnych problemów, patrząc na to, co działo się tutaj w zeszłym sezonie, jak zespół z uśmiechem grał na twarzy i walczył w każdej akcji, włącznie z trenerem, który też bardzo mocno gestykulował swoje emocje w trakcie spotkań, to liczę na to, że w tym roku będzie podobnie i nie będę przeszkadzał, nie będę się wtrącał. Postaram się pomóc. W 2018 roku byłeś także twarzą kampanii promocyjnej miasta Gdańsk Tu się żyje. Ten powrót cieszy też z tego względu, że wracasz do swojego ukochanego miasta? Nie ukrywam, że klub to jedno, a miasto to drugie i tutaj zawsze bardzo dobrze się odnajdywałem. Są piękne plaże, świeże powietrze. Gdańsk też przez te 2 lata mojej nieobecności się zmienił, chociażby wyspa Spichrzów, która wygląda naprawdę fenomenalnie. Nie mogę się także doczekać powrotu do pięknej Ergo Areny. Bardzo się cieszę, że nastał dla mnie czas na Gdańsk.